Rozmowa niezależna, Jacek Sobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Tekieli, kłaniam się, dzień dobry. Witam, witam Państwa. Zbliża się święto wszystkich świętych. Ja dostaję szału już od wielu lat, jestem w pewnym sensie z tego znany, że toczę pianę, kiedy słyszę, jak szczególnie młodzi ludzie mówią o tym święcie, święto zmarłych. Co to jest za święto? Takie proste pytania Ci będę zadawał, jeżeli pozwolisz, wybacz. Mamy święto i uroczystość. Święto wszystkich świętych 1 listopada i uroczystość Dzień Zaduszny 2 listopada. I w pierwszy dzień cieszymy się z tego, że mamy tysiąca, może setki tysięcy braci w niebie, którzy już tam są na pewno, bo o dużej części z nich wiemy, bo Kościół potwierdził to swoim autorytetem, że oni poszli do nieba. I to jest pierwszy dzień. Natomiast dzień zaduszny to jest dzień naszej modlitwy za naszych bliskich, o których możemy podejrzewać, że jeszcze do nieba nie trafili, a być może potrzebują modlitwy, bo są w czyśćcu. I wtedy modlimy się, żeby oni tę drogę z czyśćca do nieba... Jest bardzo ważna rzecz, chyba najważniejsza, którą dzisiaj chciałbym powiedzieć. To jest taka, że my przez 8 dni, od 1 do 8 listopada, mamy taką możliwość, jeśli jesteśmy własnie oświęcający, jeśli jesteśmy wyspowiadani, pogodzeni z Panem Bogiem, jeśli w tej intencji się pomodlimy, spełniając pewne warunki odpustu, tak? No to każdy już niech sobie zobaczy, o co chodzi, jeśli nie pamięta z katechezy w szkole podstawowej. Każdy może pomóc swojemu ojcu nieżyjącego, swojej matce, swoim dziadkom, bo może im ofiarować nawet natychmiastowe przeniesienie z czyśćca do nieba. Przez 8 dni każdego dnia można za jedną osobę z rodziny, jak ktoś jest uparty, to jest bardzo trudne. Nie udało mi się nigdy więcej niż 3 razy. Miałem w rodzinie taką sytuację, którą opisywałem, o niej mówiłem, osoby, która... O babci mówisz? Nie, mówię o cioci mojej żony, która była bardzo barwną osobowością, manipulowała wszystkimi, ale z takiej bezpośredniości swojej. Ona była osobą niesamowitą i bardzo intensywną, ale myślała, że można wszystkich zmanipulować i również myślała, że Boga można zmanipulować. Niestety okazało się, że to jest niemożliwe i udało nam się po bardzo... Mógłbym o tym 5 minut opowiadać, barwnych przygodach, wreszcie ostatniego dnia pomodlić się za nią, bo ona umarła dokładnie tuż przed świętem wszystkich świętych. I kiedy już odprowadzaliśmy ją, jej prochy na cmentarz, mieliśmy z żoną absolutne przekonanie. Byliśmy w rozpaczy, że nam się nie udało jej nawrócić. Tak? Byliśmy jeszcze kiedyś takimi katolikami, którzy myśleli, że muszą wszystkich nawrócić w swoim otoczeniu, że ona pójdzie do piekła. Tak? A to, że złożyliśmy tę ofiarę, że poszliśmy, że modliliśmy się na cmentarzu w jej intencji, mieliśmy takie głębokie, równolegle, niezależnie od siebie, przekonanie w trakcie tego pogrzebu, że ona jest tam, gdzie każdy z nas chciałby się znaleźć. Powiedziałaś, że trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z jednej strony, a z drugiej strony odpust. Odpust, który się bardzo często powierzchownie kojarzy z tymi kolorowymi balonikami i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest na pewno radosne święto? Święto radosne to jest 1 listopada. Bo to jest czas pewności, że możemy się modlić do naszych patronów, do wszystkich tych świętych, do których mamy jakieś nabożeństwo, tak, jakąś emocjonalną więź czujemy. Moja żona ma świetną relację ze świętym Antonim. Tak? To po prostu jest nawet miejsce na parkingu, jak w Warszawie próbujemy znaleźć i jest niemożliwe, to on to dla niej robi. I to jest taki czas bardzo radosny. Czasowa niedogodność polega na tym, że zazwyczaj drugiego już pracujemy. Więc to się jakoś nakłada, że my też pierwszego przechodzimy jakby do tych swoich bliskich, których powinniśmy, jakby dopiero za których powinniśmy się modlić drugiego, tak? Ale pierwszy dzień to jest dzień radosny, tak? Więc trzeba się z tego cieszyć, no bo jest się naprawdę z czego cieszyć. Jeśli ktoś w swoim życiu doświadczył świętych obcowania, czyli jeśli jakiś święty naprawdę mu pomógł w życiu, tak? A ja tego doświadczyłem kilkakrotnie,
no to wtedy ta radość nie jest jakąś radością taką, że sobie zakładam, że się będę radował, tak? No bo tego się nie da założyć. Natomiast no, drugi dzień to już jest dzień nostalgii, zadumy i też no, zamyślenia nad tym, że my jeszcze mamy szansę, żeby nami zajmowano się pierwszego, a nie 2 listopada, tak? Czyli żeby stąd bezpośrednio trafić do nieba. A jak swoim zdaniem Polacy sobie radzą z tymi świętami? Ze śmiercią nikt sobie nie radzi. Ze śmiercią nikt sobie nie radzi. Jak się popatrzy, jaka jest przestrzeń zabobonów i przesądów związana ze śmiercią, tak? Zmarłym pod trumnę, jak byli w domu, wkładano jakieś miski z wodą, tak, żeby dusza nie wyszła, jakieś lustra się odwracało. No, jest tym naprawdę nieprawdopodobna masa takich rzeczy, no, które są całkowicie absurdalne. Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego z jakimś działaniem, a z poprawą jakby losu takiej osoby, czy też naszego losu, ochrony nas. I człowiek próbuje no cokolwiek zrobić, choćby to była czynność absurdalna, żeby mieć poczucie wpływu na tę rzeczywistość. No i prawda jest taka, że 1000 lat po chrzcie my dalej gdzieś w jakiejś swojej części jesteśmy poganami po prostu. Ale ty Polacy, mówisz o takim procesie oswajania. Ja mówię o tym, że grób to tak naprawdę jest miejsce radości. Pierwotni chrześcijanie zbierali się przy grobach swoich zmarłych i byli pewni, że oni są już w niebie. Jaka jest twoja pierwsza myśl? Pierwsza myśl, kiedy zbliża się to święto? Pierwsza myśl to jest myśl o moim ojcu, bo zmarł, kiedy byłem małym chłopcem. I jako 30-paroletni mężczyzna dopiero sobie zdałem sprawę z tego, że mi jest go brak po prostu, tak? Jakieś 5 czy 6 lat temu dotarło do mnie, że ja go po śmierci, jeśli pójdę do nieba, czy w efekcie pójdę do nieba, że ja go spotkam i że go będę przytulić. Że zmartwychwstanie jest ciałem również, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Mnie to po prostu nakręca, wyciska łzy z oczu. No dobrze jest przytulić się do swojego ojca. Druga rzecz, to druga myśl to jest taka, ja spotkam tam w niebie swoją babcię Zosię, o której wiem na pewno, że jest w niebie, bo w dzień po śmierci, po jej śmierci ja zacząłem się nawracać. W dzień po jej śmierci, tak? Po 30 latach całkowitego bycia poza kościołem i złamania wszystkich przykazań, tak? Dla mnie one wtedy nie istniały, tak? Bo był ideą jakąś taką mglistą, zły duch absolutnie. Fikcją, tak? I to jest druga myśl, że ją spotkał. A trzecia to jest taka, że odpowiadam za swoją rodzinę. No i że trzeba z te 2-3 razy na ten cmentarz pojechać i tam pomodlić się w intencjach papieskich, być własną święcającą i że może komuś z rodziny jeszcze pomogę. A jak sobie radzisz, mając dzieci, z tym, co nas wszystkich spotyka, dotyka, z tą agresją Halloween? Moich dzieci to nie dotyka, ponieważ w bardzo świadomy sposób dobraliśmy środowisko naszym dzieciom i w szkołach i przedszkolu, w których nasze dzieci są, nie ma w ogóle mowy o czymś takim. Tak? Dla dzieci największy problem to jest taki, czy spotkamy tam Sabę, tak? Naszego psa, który już odszedł za ich pamięci, tak? No i zawsze im mówię, że nie wyobrażam sobie dobrego Boga, żebyśmy nie spotkali wszystkich tych, których kochaliśmy i kochamy. Także to jest jedyny mój problem z moimi dziećmi. Natomiast bardzo cieszy mnie, że po tych 20-paru latach takiej nachalnej promocji i jakiegoś, no umówmy się, tandetnego amerykańskiego święta, które pierwszy raz gdzieś w latach 20. było w Ameryce, po latach tej promocji, że zaczęło się coś dziać w kościele. Są strony na Facebooku, nie obchodzę tego święta, jestem chrześcijaninem, nie dla Halloween i tak dalej. Ba, w kilkunastu, a może już nawet kilkudziesięciu parafiach w Polsce obchodzi się Halloween, czyli święty zwycięży. Mhm.
czuwania 31, nawet procesje z relikwiami świętych przez miasto, czy tam w okolicach kościoła, tak? Dzieciaki przebierają się za polskich świętych. W Tychach bodajże 60 relikwii 60 świętych niosą. To nie są jakieś tylko i wyłącznie spotykają się ludzie w kościółku, coś tam sobie poklęczą, pomręczą i tyle. I tego bym sobie życzył. Namawiam nauczycieli w szkołach, żeby 31 zrobić konkurs na przebranie za polskiego świętego, a potem jak dzieci wracają do szkoły, no to dzień bez odpytywania dla klasy, która w takim konkursie zwycięży. Podejrzewam, że możesz mieć całkiem ładne poparcie, jeżeli chodzi o tę ideę. Młodzież zawsze się cieszy, kiedy o tym mówię. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Robert Tykieli. Dzięki serdeczne.